Cześć, jestem Maciej, czyli to was w kolejnym odcinku na moim kanale, to jest Backrooms. Kto by się spodziewał Backrooms na moim kanale? No, chyba nikt. Przynajmniej nikogo nie słyszę, kto by się zgłaszał. Dobra, więc Backrooms pewnie każdy zna. A jeśli nie, no to jest to taka jakby creepypasta. Tutaj jest napisane Backrooms inspired by, inspirowane postem pewnym na 4chanie, że mamy tam Backrooms, klipujemy się z naszej rzeczywistości, która jest nazywana chyba Front Rooms, klipujemy się przez podłogę, przez ścianę czy coś, cokolwiek, i trafiamy do takiego innego wymiaru, tak jakby, w którym, który nie tylko jest jakby chyba nieskończony, ale żyją tam też potwory, jakieś dziwne stwory, o których no nie mamy pojęcia. Trochę jak SCP. No, chodzimy po jakimś miejscu, którego nie znamy. Są tam obiekty, postacie, potwory, które nie wiemy jak działają, nie wiemy jak na nas wpływają. I ta niewiedza tych właśnie gier, uniwersum, creepypast czy cokolwiek, to jest najlepsze, bo ta niewiedza wzbudza prawdziwy strach, a nie jak mamy, bądźmy szczerzy, we FNAF-ie mamy tak, że boimy się na początku, gdy nie wiemy co się dzieje, a później poznajemy mechanikę, wiemy co trzeba robić, co się dzieje i przestaje to być straszne, zaczyna to być irytujące, jak dostajesz jumpscare. Na początku zawsze jest straszny, a później się robi już bardziej irytacja. Tutaj nie wiadomo co może nas czekać, więc dobra, zacznijmy, bo intro jest trochę długie. Dobra, wake up, obudź się. No cóż, tutaj pisze, że polecają mi słuchawki. No, tak średnio bym powiedział. Classic mode, death mode, tak, dobrze. Dziękuję bardzo, że daliście mi... no, poziom dla głuchych, bo nie mam słuchawek, czyli jestem głuchy. I free mode, będę szczery, free mode grałem, nie dzieje się tam nic. Nie polecam. Death mode. No free mode to jest generalnie chodzisz sobie po placówce i no dosłownie nic tam się nie dzieje. Nie ma tam żadnych potworów, nie ma tam nic, więc ta, coś tam, jakoś tam się odnajdę w placówce, myślę, chociaż co ja kliknąłem? A, kliknąłem tutorial, kliknąłem, jestem głupi. Dobra, nie no, raczej Backrooms. Easy, dream, medium sleep, hard nightmare, Backrooms równa się Backrooms, czyli Backrooms jest najcięższe, I guess. Backrooms to jest prawdziwy hardcore. Dajmy sobie easy, bo nie chcemy sobie uprzykrzać życia. Co do mnie mówisz? Background noise of floors and lights at maximum hum buzz, and approximately 600 million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in. God save you if you hear something wandering around nearby, because it sure as hell has heard you. Okej, to brzmi... Okej, dziwne sterowanie. Zapomniałem, że tu takie sterowanie... Stałeś się jednym z nich. To jest easy? Co tu się... Mam 9 minut na coś. Co tu się wydarzyło?
Co jest? Stałeś się jednym z nich. Coś mnie... Dobra, nieważne. Co mnie zabija? Jestem w kącie. Chcę widzieć, co mnie zabija. O kur... Co to było? Coś tu przez ścianę. Okej, to było dziwne. Gdzie? Ja chcę na montażu zobaczyć, co to było. Jak to działa? Okej, przestraszyłem się. Przestraszyłem się, bo nie wiedziałem, co to jest. Co to jest? A czemu to przez ściany przychodzi? Tak nie powinno być. To będzie krótki odcinek chyba. To chyba będzie krótki odcinek. Tak będę robić. W sposób... na przetrwanie. Widziałem, oko mi się otworzyło. Trzecie oko. Ale co ja mam zrobić? Ja chcę na montażu zobaczyć. Ja na... Okej, to działa tak, że jak spojrzę się w to, nie mogę zbyt długo patrzeć, bo mnie to zabije, tak? Co to było? Jakby coś we mnie wlazło, o to chodzi. Taki czarny kwadrat. Dobra, czyli to działa jak Slendrina? Co to było? To muszę się... wracać? Nie no, schizę mam. Tak się kręcę, że już nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem, co ja robię. Boję się ruszyć dalej. Ale tak to ja się przynajmniej czuję bezpiecznie, bo jak się patrzę dookoła siebie... O, mogę tak zrobić? Jako schiza! Widziałem to! Jakiś szpet na morda! Co to było? Co to było? Pomocy! Ja nie chcę trafić do Backrooms, nie! Co to było? Czemu umarłem? Jezus! Jakaś szpetna morda leci w moim kierunku. Jeszcze... nie wiem, przez ściany w ogóle. Dobra. Było ciekawe. Myślałem, że będzie... nie wiem, myślałem, że ta gra będzie bardziej rozbudowana i nie będzie aż taka... taka, nie wiem, ciężka? Nie jest ciężka, tylko jest... durna! Tak trochę durna! Skoro przeciwnik potrafi normalnie przechodzić przez ściany, ja nie wiem z której strony, ja nie jestem w stanie się obrócić tak szybko przez sterowanie, jakbym miał sterowanie jak w... nie wiem... czym na przykład... w... SCP było takie normalne sterowanie, że po prostu mamy jedną gałkę do chodzenia i normalnie na ekranie się obracamy. W Minecrafcie na przykład takie coś jest, no, na telefon.
Tutaj mamy gałkę na odwracanie się. Jak ja tego nie lubię, gdy mamy gałkę na odwracanie się, bo to, jak grasz na telefonie, to naprawdę utrudnia. To szybciej się właśnie, szybciej ekran odwrócisz tak po prostu, tak szybko, no, robisz zoom palcem po ekranie i się szybko odwracasz. Jak w Greni na przykład też tak jest. A tutaj no, z tą gałką jest ciężko, naprawdę z tą gałką jest ciężko. I no, powinni zmienić sterowanie, ale to be honest, przestraszyłem się, nie tego się spodziewałem. Myślałem, że będzie mnie coś gonić. Będąc szczerym, że no, niby mnie goni, ale myślałem, że będzie mnie gonić w normalny sposób, a nie przechodząc przez ściany, bo to nie ma sensu. Moim zdaniem to nie ma sensu, skoro ja nie wiem, z której strony to mnie atakuje. Nie mam. Można się domyślić, że atakuje mnie od tyłu zawsze. Ale zanim ja się odwrócę w ogóle, bo ja słyszę ten dźwięk, że coś tam jest. Ale zanim się odwrócę, to nie ma możliwości. I w ogóle w czym jest sens, że on się pojawia za mną, atakuje mnie, ja muszę spojrzeć na niego, żeby znów odwrócić wzrok? Że jak to niby działa? No bo jak widzieliśmy, no ja go widziałem, musiałem odwrócić wzrok, bo oko mi się psuło czy coś, to oko mnie bolało, więc nie wiem jak to działa, mamy patrzeć na coś, żeby znów nie patrzeć? Co? Nie no, trochę mało to jest dopracowane. Też się rozczarowałem troszkę, że to jest ten sam, no bo rozpoznaję to miejsce. To jest miejsce, w którym się spawnowałem. I ono jest zawsze takie, ono w free mode jest takie same, ono jest zawsze takie same. Fajnie by było, gdyby faktycznie mapa była randomowa, ale no cóż, jednak nie. Jeśli macie jakieś inne gry, typu Backrooms, może lepsze, może gorsze, ale przynajmniej można się pośmiać, może się przestraszę, tak jak tutaj. Raz się przestraszyłem, było to creepy, będę szczery, było to creepy. Jak mi tutaj jakaś biała morda wyskakuje, wychodzi zza ściany, ale nie wiem, czy to się nadaje na grę. Nie wiem, moim zdaniem to jest troszkę niesprawiedliwe, że to przez ściany przychodzi. No ale dobra, to nic, krótki odcinek, ale cóż, tak wyszło. No, w sumie liczyłem się z tym, że ten film będzie miał jakoś 20 minut. Wychodzi na to, że będzie miał mniej, może 10. Więc no cóż, tak wyszło, bo ostatnio też rzucałem, ostatnio jak nagrywałem Danganronpa, no często wrzucałem pogodzinne filmy, takie długie, więc może przydałby się taki krótszy film, który, nie wiem, pokazuje wam tą grę. Nie wiem, jeśli chcecie, zagrajcie, ja w to już nie będę grać. Chwilę pograłem. Nie no, nie przekonuje mnie. Taka moja opinia. Ale może znacie jakąś inną, fajną grę Backrooms na telefon, które mógłbym nagrać, które są rozbudowane. Jest zarąbisty pościg, jest zarąbista fabuła i w ogóle wszystko zarąbiste. No to możecie mi w komentarzach napisać, możecie mi na Discordzie, nawet zapraszam na Discordę, link w opisie, napisać, możecie, co jeszcze możecie, na Instagramie też, na Instagrama tak, ostatnio tak średnio zaglądam, więc
No ale jest możliwe, żeby do mnie napisać przez Instagrama, też link jest w opisie. No, dobra. To by było tyle. To tyle. Więcej nie będę w to grać. Inne produkcje Backrooms może mnie bardziej przekonają. Może to są gry typu Siren Head. Że po prostu ludzie, którzy nigdy nie robili gry, pierwszy raz robią grę na bazie tej creepypasty, żeby nie tylko mnie był jakiś rozgłos o tym, no bo wiadomo, hype jest i tak dalej, ale może się jeszcze czegoś nauczysz, nauczysz się robić gry, rozwiniesz to jakoś. No nie no, imo spoko. To, że gra mnie nie zachwyca, znaczy, że bez sensu, że typ ją robił. No nie, no myślę, że tworząc tą grę jakoś się rozwinął. No, tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że w dłuższych, bo to jest troszkę rozczarowujące, jak krótki ten film jest. Sam się trochę rozczarowałem. Ale nie ma tego, co na złe nie wyjdzie. Tak to się mówi. Chociaż ktoś tak w ogóle mówi. Wiecie, o co mi chodzi. Nie ma co się martwić. Kolejne odcinki będą dłuższe. Nie wiem, z czego będą, ale będą. To jest najważniejsze. Będą, to będą. No, dobra. Trzymajcie się. Cześć.